Cześć, witam Was w kolejnym filmie z serii Jak ładnie budować. Mamy już zbudowany ładny domek ze stawikiem. Mamy zbudowane piętrowe pole jagód. I no, samymi jagodami człowiek może żyć, ale co to za życie? Dlatego zbudujemy dzisiaj kurnik dla królików. Ale zanim zaczniemy, proszę Was jeszcze o zostawienie łapki w górę i komentarza i subskrypcji. I zaczynamy. Ok, myślę, że postawimy to tutaj tuż obok pola jagód. Zaczniemy oczywiście od postawienia fundamentów. Może być mniej więcej takiej szerokości i długości. Nie musi to być duże, ale ma być ładne przede wszystkim. Stawiamy teraz schody, żebyśmy mogli tutaj bez problemu wchodzić. Tak więc radzę postawić je jak najdokładniej, żeby potem nie było problemu. Dobra. Stawiamy ściany i teraz ważna sprawa, ściany muszą być kamienne, nie mogą być drewniane, muszą to być kamienne ściany, drewniane możemy zrobić ewentualnie drzwi, więc róbcie po prostu to co ja. Ok, mamy ustawione nasze pierwsze piętro, możemy je wybudować. I teraz tak, co robimy? Stawiamy nasze pierwsze klatki na króliki i będą one tutaj po dwóch stronach, po lewej i po prawej, a tu zostawimy trochę wolnego miejsca z przodu. Okej, dobra, mamy nasze klatki, teraz robimy tak, jako że ma to ładnie wyglądać, to wprowadzimy jakiś ładny element, bierzemy sobie niestandardową podłogę, klikamy C, żeby własnoręcznie to budować, łapiemy nie przy ścianie, tylko tutaj w wolnym terenie, tuż nad klatką zahaczamy i ciągniemy na wprost na drugą stronę. Na bok. Dobra, mamy to, budujemy. To może być dosyć ciężkie, żeby to ustawić. Ale jak już to zrobimy, to będziemy mieli taką tutaj półkę i robimy to samo z drugiej strony. Ok, no i jak już to mamy, to bierzemy sobie klatki na króliki i stawiamy to samo wyżej. I robimy to na ile pięter tylko chcemy. Dobra, mamy nasze drugie piętro, niektórym już tyle starczy, a może jakby ktoś chciał mieć jeszcze więcej pięter, można mieć nawet miliard pięter, tylko nie wiem jak to sięgniecie, ja takich dużych klatek nigdy nie potrzebowałem, ale pokażę wam teraz jak zrobić jeszcze trzecie piętro. Ok, i zasada ta sama, jak już mamy skończone niestandardowa podłoga i stawiamy daszek. I jeżeli nam trzy piętra już wystarczą, to bierzemy sobie kamienie i zakończymy naszą budowę.
Jeszcze taka jedna sprawa, jeżeli tutaj są te drzwi, one się tak nam standardowo nie załapią o te kamienie, to możemy sobie to zrobić ręcznie. O, w ten sposób. No i jeszcze raz bierzemy wtedy kamienie, już stawiamy i zabudowujemy wszystko. Dobra. Teraz zostało nam jeszcze tylko postawić dach i to wszystko umeblować, więc zróbmy to. Może być mniej więcej taka wysokość. Budujmy. Ja sobie jeszcze to umebluję delikatnie, wrzucę tutaj króliki. I zobaczymy efekt końcowy. Okej, to by było na tyle. Tak więc, no mamy tutaj oświetlenie, mamy tutaj ławeczkę, na której można sobie usiąść przed tym i poczekać, odpocząć. Mamy tutaj wodopoje, mamy tutaj oświetlenie i ocieplenie. Mamy tutaj wędzarnię, mamy tutaj ognisko, żeby te mięso wędzić dymem. No i mamy oczywiście tutaj klatki na króliki i wykorzystanie miejsca. A, sorry, zapomniałem jeszcze wrzucić królików, momencik. Okej, mamy, to jest cały tutaj budynek królików. I się okazuje, jeżeli zrobicie wysuniętą trochę pierwszą tą półkę, trochę bardziej wysuniętą, to można spokojnie na nią wejść i sobie tutaj doglądać królików z trzeciego poziomu. Także ja też się dzisiaj czegoś nauczyłem. I przypominam, że jeżeli macie dwa króliki w klatce, to one się rozmnażają i może być ich nawet tam chyba do około 5 czy 6 na jedną klatkę. Jeżeli będą dwa, no to one się potem tam co noc będą rozmnażać, czy tam co 2 dni. Mniej więcej. No, także powodzenia w budowie tego na waszych własnych save'ach. Jeszcze raz przypominam o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się, na razie i do zobaczenia. Elo!